Zawodnicy reprezentacji Polski juniorów od kilku już dni przygotowują się do młodzieżowych mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn. Będzie to kolejne duże wydarzenie na ostrowieckiej hali związane z tą dyscypliną sportu. Myślę, że dawno nie było meczu reprezentacji o punkty, tak, o stawkę w Ostrowcu, więc myślę, że to jest z tego względu duże wydarzenie. Stawka jest niemała. Zwycięzca zawodów pojedzie do Brazylii na finały Mistrzostw Świata. Polacy mają świadomość, że stoi przed nimi trudne zadanie. Do zawodów chcą jak najlepiej się przygotować. Bardzo trudny turniej, tylko jedna drużyna awansuje. Wiadomo, że nie my jesteśmy tutaj faworytem, bo te zespoły, które tutaj są w naszej grupie, grały na wszystkich tych imprezach mistrzowskich. Ta grupa jeszcze nigdy nie była, a do tego dochodzi reprezentacja Czech, z którą też żeśmy przegrali ostatnio w eliminacjach, także no musimy bardzo dużo włożyć, żeby gdzieś tam nasz ten cichy cel, który sobie gdzieś tam założyliśmy, żeby się spełnił i nasze marzenia. Karol Szewczyk, zawodnik pierwszoligowego KSZO Odlewnia Ostrowiec, jest przekonany, że na kibiców piłki ręcznej czekają duże sportowe emocje. Miłośników szczypiorniaka zaprasza na zawody. To aż 3 dni sportowych zmagań z udziałem Polaków. Impreza zaczyna się już w piątek. Piątek, sobota i niedziela. Wstęp wolny dla naszych kibiców, więc oczywiście wszystkich serdecznie z tego miejsca zapraszam. O 3:00 o 16:00 pierwszy mecz, o 18:00 drugi mecz, każdego dnia będą 2 mecze. No i tak to będzie się odbywało, tak? Już w piątek Polska zmierzy się z Francją, która to jest Francja bardzo mocnym przeciwnikiem i myślę, że już w piątek będzie dużo od tego meczu zależało, kto będzie się w niedzielę cieszył. Doping dla biało-czerwonych jest więc potrzebny, tym bardziej, że reprezentacja dobrze wspomina występy w ostrowieckiej hali i liczy na naszą publiczność. Mieliśmy okazję tutaj grać z całą reprezentacją młodzieżową, a wcześniej byliśmy tutaj z reprezentacją kadry B na meczach i ta publiczność naprawdę bardzo nam pomogła. Zrobiła tyle, ile mogła, żeby nam pomóc w tych zwycięstwach. Udało nam się tutaj wygrać, bo mówię, ta hala jest dla nas szczęśliwa i ci kibice nam bardzo pomagają. Także mam nadzieję, że tutaj też nam dopiszą, bo mówię, to wszystkie te małe aspekty, które mogą nam pomóc, będą nam niezmiennie potrzebne. Polacy zmierzą się z Czechami, Francuzami i Macedończykami. Faworytem wydaje się być Francja. Dla trenera Damiana Wleklaka turniej będzie okazją do zdobycia cennego doświadczenia. To jest przede wszystkim nowe doświadczenie dla mnie, dla Marcina. Tutaj dostaliśmy tą grupę bardzo niedawno, znaczy niedawno, praktycznie byliśmy z nimi na 2 zgrupowaniach i staraliśmy się tutaj jak najbardziej maksymalnie ich ustawić i gdzieś ich zgrać, żeby mogli popatrzeć, bo że mamy szansę, gramy u siebie, także musimy tutaj na pewno dużo, dużo jakichś swoich rzeczy nadrobić walką i ambicją. Miejmy nadzieję, że walki i sportowych emocji reprezentacja Polski dostarczy podczas turnieju wiele. Dla kibiców ligowej piłki ręcznej mamy jeszcze informację. Kluczowy zawodnik KSZO Odlewnia Ostrowiec Karol Szewczyk doznał poważnej kontuzji i w bramce pierwszoligowca nie zobaczymy go przez minimum 2 miesiące.